Jedna osoba walczy o życie po wczorajszym wybuchu w bloku w Tychach. Na razie młody mężczyzna z poparzeniami 80% ciała i innymi obrażeniami jest hospitalizowany w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. W wybuchu rannych zostało 7 osób. Ponad 20 zostało ewakuowanych z kilku klatek budynku przy ulicy Darwina. Miasto prosi o kontakt lokatorów, którzy potrzebują pomocy i osoby, które chcą jej udzielić. Karolina Komada. To miał być spokojny drugi dzień świąt. Pani Aleksandra i pan Jarosław razem z dwójką dzieci zasiadali akurat do śniadania, gdy w klatce obok przy ulicy Darwina w Tychach nastąpił wybuch gazu. Pomimo zniszczeń materialnych, to ich zdrowie psychiczne ucierpiało najbardziej. Strasznie. Wyglądało to wczoraj strasznie. No, jeden wielki huk, jakby bomba spadła. Okna leciały do domu, wszystko wpadało do mieszkania. Człowiek nie wiedział, co robić. Stanął jak wryty. Dzieci zaczęły płakać, panikować, ja zaczęłam krzyczeć. Człowiek w ogóle nie wie, jak się w takiej sytuacji zachowa. To jest no, okropne. Do wybuchu gazu doszło po godzinie 9 w poniedziałek wielkanocny na parterze domu wielorodzinnego. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mieszkańcy nie wrócą do swoich mieszkań. W całej klatce nie działa prąd, gaz i kanalizacja. Kilka mieszkań nie nadaje się do zamieszkania, ale one są uszkodzone w różnym stopniu. Najciężej są uszkodzone te mieszkania, gdzie nastąpił wybuch i bezpośrednio mieszkanie nad tym mieszkaniem na parterze, czyli na pierwszym piętrze. I te najprawdopodobniej ze względu na uszkodzony strop będą musiały być długo wyłączone z użytkowania, gdyż strop będzie musiał być, ten załamany strop będzie musiał być usunięty i prawdopodobnie odtworzony nowy strop. I to potrwa, nie jestem w stanie powiedzieć, ale to może być długo. W pozostałych mieszkaniach będzie musiała zostać wymieniona instalacja wewnętrzna, a także stolarka. To może potrwać kilka miesięcy. Mieszkańcom bloku miasto zaoferowało pomoc. I dla nich mamy przygotowane już teraz kilkanaście, a jak będzie potrzeba, to więcej lokali zastępczych mieszkań, w których będą mogli zamieszkać w tym czasie. Oprócz tego uruchomiliśmy całą procedurę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dla wszystkich poszkodowanych jest gotowy z pomocą również finansową. W wyniku wybuchu do szpitala trafiło 7 osób, w tym dwójka dzieci. Najgorsze obrażenia odniósł jednak mężczyzna, który w momencie zdarzenia przebywał w mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu. Jego siła była tak duża, że wyleciał na zewnątrz budynku. Straż pożarna znalazła go na ławce obok bloku. Pacjent nadal przebywa w oddziale intensywnej terapii. Lekarze oceniają stan pacjenta jako ciężki. W dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona ponownie diagnostyka obrazowa, po której lekarze podejmą decyzję, czy pacjent będzie przekazywany do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Straż pożarna potwierdza, że przyczyną wybuchu był gaz, ale nie wiadomo dlaczego do niego doszło. Do sprawy powołani są biegli. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.